Banknot 100 zł z Ludwikiem Warińskim, sprzedany na aukcji internetowej za 1408 zł. A więc witajcie, tak jak na wstępie, banknot 100 zł PRL-owski sprzedał się za 1408 zł na aukcji internetowej, która skończyła się bodajże przedwczoraj, przy czym jeden jest tam mankament. Ten banknot, który tutaj widzicie, on w stanie UNC kosztuje 2-3 zł, ponieważ tutaj mamy datę emisji 1 czerwca 1986. Banknot, który był na aukcji, był emitowany 15 stycznia 1975 roku i tutaj w serii miał literkę A, a tutaj były numery nawet dość wysokie, więc być może macie w domach nawet takie banknoty z literką A i dość niskie numery tutaj na banknocie. I oczywiście banknot musi być w stanie idealnym, czyli takim jakby wyszedł prosto z drukarni. Popularny Ludwik Waryński z epoki PRL-u. I tutaj macie rzut oka na katalog Fischera, banknot 100 zł, Ludwik Waryński, emisje, serie, stany i ceny. Jak widzicie, cena 100 zł dla pierwszego stanu, a poszło za 1400. Druga strona banknotu PRL-owskiego, proletariat. Numery, które są jeszcze poszukiwane na banknotach, to numery seryjne, na przykład mamy numer A i 7 jedynek bądź dowolne litery i numeracja w kolejności. Wtedy taki banknot jest bardziej poszukiwany i cenniejszy. Banknoty w takim stanie kupicie po 1, 2, 3 zł, a w stanach poniszczonych to na licytacji kupicie dużo, dużo taniej. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!